Na dzień dobry, na dzień dobry. Hej, cześć, witajcie z tej strony Koksman. Chciałbym was powitać w kolejnym odcinku na tym kanale. I w dzisiejszym odcinku będziemy próbowali znaleźć leśny dwór. No tak, to jest taka struktura, leśny dwór. Pewnie wam gdzieś się tutaj za chwilę pokażę, o gdzieś, nie wiem, tu, nie wiem gdzie. Ale jeżeli wam się, jeszcze tak, jeżeli wam się filmik spodoba, możecie zostawić łapęcie w górę. Subskrypcję na tym kanale, bo do końca roku dobijamy do 50 subskrypcji. No chociaż to jest z daleka, bo u mnie to dopiero jest maj. Nie wiem, czy zdążymy, ale aby się udało. I moi drodzy, tak, w dzisiejszym odcinku będziemy szli do leśnego patrolu. Do leśnego dworu. I dajcie mi chwilę, sprawdzę, czy mi się nagrywa. Tak, wszystko mi się nagrywało, aż miecz wyrzuciłem. I moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będziemy szli do leśnego dworu. I pewnie zastanawiacie się, po co? Tam jest dużo, ale to bardzo, ale to naprawdę bardzo dużo jakichś tam rzeczy. I teraz tak, moi drodzy, wiem, to byłoby sensu. Mamy moc 1 i wiecie co? Ja tutaj, wiecie, dobra, nieważne. Chciałbym też jeszcze poinformować was, że w następnym odcinku wiecie co będzie. Walka z biderem. Najprędzej zrobię jakieś miejsce tak daleko od naszego domku, bo no, bo nie chcielibyście, żeby nasza willa się spaliła, albo coś tego typu. I moi drodzy, co jeszcze miałem mówić? Tutaj nie. Żarło jakieś mamy i potrzebuję mega, ale to mega dużo strzał. I powiem wam, że tak szczerze nie chce mi się iść po jakieś tam... Nie chce mi się naprawdę, powiem wam, iść rozwalać te zombiaki i tak dalej, więc chyba sobie wezmę z Game Ona, czyli GIF, Koksman, Minecraft. Arrows i 64 oraz jeszcze dam N. Przepraszam, że je to tak oszukuję, ale i tak powiem wam, że to już jest mało co. Enchant, Koksman, Minecraft, Infinity. Tak, mamy nieskończoność, dobra. Czyli jedna strzała by nam starczyła, bo zobaczcie sobie. Piu, patrzcie, mamy 64 strzały. Piu. Tak, wiem, że pewnie to za chwilę zniknie. I zobaczcie, nadal mamy 64 strzały. I tak, moi drodzy, chciałbym sobie jeszcze to dać na mending. Mending. A zastanawiacie się pewnie, po co mending? Czyli to oznacza, że jak będę to trzymał w ręce, to chyba będzie mi się to naprawiać, albo przy jakimś efekcie, czy coś w tym stylu. I moi drodzy, powiem wam, że... Co, moi drodzy? Zastanawiacie się, po co mi noktowizja i po co mi niewidzialność. Moi drodzy, po to, że kiedy my tam będziemy, będziemy musieli mieć niewidzialność, bo tam są takie złe cośki. I moi drodzy, my tutaj jesteśmy wszystko przyściusieńko przygotowane, więc teraz tak. Bierzemy locate i tutaj NCT Forest Mansion. Mineshaft, Monument, Strokont, Temple Village. I powiem wam, że nie wiem co to jest, więc ja to szukam i widzimy się za chwilę. No dobrze, moi drodzy, ja już jestem z powrotem. To jest mansion. Tak, to jest mansion. I teraz tak, bo nie wiem jak to daleko jesteśmy od tego, w którą to w ogóle idzie, w to musimy iść. Dobra, więc pójdziemy w tą stronę również. I teraz tak, czy mamy elytrę? Mamy. Ło! Piu! Dobra, i teraz mamy iść na minusowe chyba. Tak, mamy iść na minusowe, czyli w tamtą stronę, tam daleko. I tak, teraz tak, jesteśmy nadal na tym. I to jest na minus 760. Nie będę też tak jak najszybciej wykorzystywał te fajerwerki, tylko raz na ile, minus... O, śniema wioska! A pomyślisz, że ona tak zawsze była tak blisko. Dobra.
A moi drodzy, bo w ogóle pewnie zastanawiacie się, co się stało z tym. Minecraft skazany na karę śmierci. Moi drodzy, to jest na razie taka przerwa, nie że autor robi kolejne części, bo część tego jest jeszcze, bo my jesteśmy chyba na czwartej części albo na trzeciej, a ogólnie jest chyba sześć części chyba jeszcze autor robi. Wow, i teraz tak, tutaj stoi, wracamy. I teraz tak, to jest na minus 760, czyli w tą stronę pójdziemy sobie troszeczkę. O nie, to mi się nie naprawia. 760. Dobra. Czyli to idealnie gdzieś tu. I teraz minus się 1720. 1720, czyli w tą stronę wprujemy, już. Chwila, bo ja. O! Halo, no! Halo! Kurde, muszę sobie aż kupić kiedyś nową myszkę, bo ta trochę tak. O, jest! Dobra. I idziemy tam, i to on. Nie w tą stronę, fuck. To też kolejne minusowe. No nie no. Jakby nam się skończyły fajerwerki, no to oczywiście standardowo z buta idziemy. Minus 760. Będziemy musieli gdzieś o tak iść. W tej pozycji X. Dobra. I tutaj musi być minus 1000 coś. Nie wiem dlaczego mi się tak wolno te czanki ładują. No bo ile? Ja mam jak? Krótka, normalna. O, dam sobie na 10. I co ja potrzebuję? Dokładnie. Wydajność. Ładowanie czanków. Wyłączone. Przesyłanie czanków na serwerze. Nie wyładowanie czanków na serwerze. Płynni. Renderowanie okolicy. Nie wiem, czy to cokolwiek da. Oby tak. Nie wiem, po prostu chyba za szybko ja lecę. Ło! I teraz tak. To aż tak nam szybko się nie zużywa. I dobra, teraz jesteśmy tak. Minus... no i jeszcze tam z 1000 kratek. Dobrze, że mamy spawn pointa przynajmniej ustawionego. A nie wiem, czy wam... A, mówiłem w sumie. Nieważne. Dobra. Nie wiem, dlaczego ja mam... No nieważne, bo już miałem się skarżyć, że mam tylko 160 FPS, jak to dużo. A nie wiem, czy u was właśnie, bo jak ja patrzę na swoje nagrania, to dla mnie po prostu tak bardzo zacina i zginąłem standardowo. Doświadczył energii kinetycznej. What? Nie wiem, ja się tego nie uczyłem. Ale fajnie, że takie coś wymyślili. Moi drodzy, nie chce mi się tam lecieć. Więc gdzie zginąłem? TP małpa P. Nie, TP małpa P. No to tu będzie minus 760. Nie, nie idę na te koordynaty. Na 70 kratce, albo na 80 kratce. I minus 1000. Ło! Dobra, jest? Dobra, dziś jesteśmy i musimy teraz iść w tą stronę, zgadłem? Tak, musimy iść w tą stronę i moi drodzy, teraz chcę po prostu się tak przejść, tak, od, tak po prostu. I teraz tak, będziemy sobie normalnie tak szli, nocami i dniami. Mam nadzieję, że u was nie jest aż tak za ciemno. Co to tak zaczyna się? Dobra, nieważne. I tak, moi drodzy, będziemy sobie teraz tutaj tak szli, tak powolutko. A to mi to zajmie pewnie z jakieś parę minut. I wioska jest! Ha! A nie mówiłem, że tutaj fajnie. O, gin, szkielcie, gin! Gin! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. O nie, 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 nie. Nie ma bata. Nie ma bata. One są na mnie wpienione teraz chyba. Tak. Jest. Ole fart łuk! A, tylko tyle. Dobra, nieważne. Tak, moi drodzy, pójdziemy sobie tutaj i tutaj jest chatka kowala, jej, to na plus i to dla nas naprawdę bardzo na plus, auć, auć, ja mam tutaj powody na nie mam. Moi drodzy, mamy tutaj farmę i standardowo,
jak to ja wszystko im zabiorę. Bo mi się po prostu tak szczerze nie chce im to dawać, a to tylko są zwykłe buraki. A właśnie bierzemy właśnie stąd tą farmę. I tak mamy żarcia. No w sumie jakbym miał kamerkę, to bym pokazał. Po to, że no teraz pokazuję poza głową. I teraz tak, powiem, dobra, nieważne. Ale w ogóle powiem wam, że te wiesiaki mają po prostu takie biedne życie, po prostu takie okropne. Po prostu przychodzi sobie jakiś debil, czyli taki standardowo ja, chociaż nie nazywam siebie debilem. I wy też nie nazywajcie. Ja tylko daję taki przykład. Cytuję tam chyba kogoś. Po prostu przychodzi tu jakiś gracz. Przychodzi tam te wiesiaki, jakieś spokojne życie, próbują nie głodując. A tu przychodzi jakiś gracz, jakiś debil. Przychodzi i po prostu zabiera wszystko, zabija je, podpala wioski. No i wyobraźcie sobie, jakie to jest chamskie. No dzień dobry, ale przynajmniej mogę wam dupę uratować. Cieszcie się. Nie wiem w ogóle. No nie no. Głupie pająki. I w ogóle fajnie jest ten nożyc, nie? Dobra. Teraz tak. No siema kurczak. No. Ha! Na jednego hita. Dobra. Dlaczego ja. A tutaj ten. Dobra, moi drodzy. Edek, co ci się stało? Edek, gadaj. Edek, no. No co, no to za dużo popiłeś, ty co? No chyba za dużo popił, bo widać, że coś mu niedobrze taki zielony jest. A tutaj widać, że twoi koledzy przyszli. No tak, witam, witam. Ale jestem dzisiaj za bardzo pozytywnie nastawiony, dobra. Przejdziemy sobie tędy górą, nie wiem tak dlaczego. Dobra, tutaj sobie tak. O, widzicie, tam właśnie szedł. I co mamy? Obsydian, który nam po nic nie jest potrzebny, ale i tak weźmiemy. Siodła mamy dużo, ale i tak weźmiemy. Nie wiem, na co właśnie nam ta żelazna zbrojka. No, piece nawet nam nie są potrzebne. Nawet kraty nam nie są potrzebne, mamy wszystko. Dobra. O, tak, gin. No dobra, Edek, posłuchaj mnie, gościu. No, wiem, że chciałeś dużo popić, ale posłuchaj, to jest bardzo niezdrowo. Oj, widać, że... O, siema, Wietek. Nie, Wiesiu, siema, Wiesiu. No, posłuchaj, no, gościu, no i co? No, za dużo popiłeś, co nie, no. No, Wiesiu, no. No, gościu, no. No co, chcę, masz tutaj tabletki z buraka. I coś się zacięło. Masz tutaj tabletki z buraka. Masz, polepszy ci się. Masz. No nie chcesz moich tabletek z buraka, no gościu, no to jest zdrowe. Dobra, nieważne. Ja tutaj przeczekam sobie do nocy. Mnie tu nie ma. Ja idę, do widzenia. Wiecie co, ja sobie tutaj znajdę jakąś fajną chatkę, na przykład tutaj, pyk, pyk. Ha, o nie, nie ma bata. Nie ma bata. Dobra, to moi drodzy, ja sobie tutaj... Nie wnikam. Ja sobie tutaj przeczekam tą całą noc i widzimy się, kiedy to już będzie ranek. No bo niepotrzebnie byście czekali. I no, więc widzimy się rano. No dzień dobry, no dzień dobry. No tak, już wstałem. No dobra, w sumie nie wstałem. Po prostu... Przeczekałem tą noc, myślałem, że już padało. I moi drodzy, przespaliśmy się, no i teraz wychodzimy na zewnątrz. Nie, to brzmi jakby była jakaś apokalipsa czy coś. Wychodzimy na zewnątrz. Dobra, nieważne. Teraz tak, moi drodzy, teraz idziemy znowu na te koordynaty minusowe, tylko one są tutaj, tak. I tym musimy iść w tą stronę. Pyk, auć. No, przejdziemy sobie tak. Zjemy tylko, żeby tym razem nas Wietek znowu nie z... nie... Upsi, to nie moja wina. O nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nu, nie. To nie moja wina, że tam tu się podpaliło. Ja tylko rozprzestrzeniałem lawę, to nie moja wina. Dobra, idziemy sobie tędy. I musimy iść tak, dokładnie musimy iść tak. No siema, co no siema. No siema. No co tam słychać? Dobra, idziemy. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś bardzo zacinało. Oby nie było, bo nie wiem jak u was, ale u mnie to widać, że jest po 100 FPS-ów, bo to, jak tu byście widzieli, że tutaj jest kreska, to mi się wydaje, jakby to tutaj chyba się mnożyło, albo coś tego typu. Albo na przykład tam 80 FPS-ów na 20. Nieważne. Dobra, kit z tym.
Ale tak, moi drodzy, idziemy dalej i to jest gdzieś tam daleko. Nie wiem w ogóle dlaczego jak nagrywam, to ja mam taką, to zaczynam mieć taką chrypkę, nie wiem dlaczego. To takie trochę dziwne. No ale to nie moja wina. Więc cicho. W ogóle zastanawiam się dlaczego jest day zero, dlaczego jest dzień zerowy. No nie wiem. Nie, dobra, nie da się. Coś tam się jara. Dobra, bawimy się w strażaka sama, chociaż i tak nie mam wody. Bawimy się w strażaka sama. O nie. Ja jestem już tak na to stary. Ja mam 13 lat, a jeszcze o tym wspominam. Boże święty. Chociaż są niektórzy youtuberzy, którzy na przykład robią takie trolle, na przykład, że troll Bob budowniczy. A sami możecie dokończyć, jak to wygląda. Dobra, I teraz tak, idziemy i to gdzieś będzie na pewno tu. I to jest, musimy iść w tą teraz stronę. Tak, ale w ogóle fajnie, że też można zwykłą kamerą sobie tak przechodzić, tylko trzymać na przykład W. I to jest minus... O nie, ja sobie to usunąłem. No to tu będzie locate and city force mansion. Minus tak i 1720, no to w tamtą stronę. I to tutaj się zgadza, to się zgadza, bo tylko tutaj są te leśne dwory. I moi drodzy, odcinek podzielimy prawdopodobnie na 2 albo 3 części. A dlaczego? Dlatego, że to jest tak wielkie. No bo no, naprawdę to jest wielkie, bo to jest jak, to jest zwykły leśny dwór. I ja sobie wymyśliłem, że to może być nasza druga baza. No drugie takie mieszkanko. Oczywiście nasza willa zostaje taka jaka jest i ona nigdy, no chyba że nam standardowo Wither zniszczy. Nie wiem w ogóle po co powiedziałem standardowo, ale po prostu nam Wither zniszczy. No to wtedy tamto nam zostanie. I moi drodzy, z tym Witherem to nie wiem jak będzie, bo troszeczkę będzie ciężko go pokonać, no bo to jest drugi najpotężniejszy boss. I moi drodzy, jest. Mamy to, mamy leśny dwór, jest. Więc moi drodzy, zostawiacie za to łapencję w górę i subika. Chwila, bo się pogubiłem, co gdzie jest. I patrzcie jakie to jest wielkie, widzicie jakie to jest wielkie. I pewnie zastanawiacie się, Coxman, ale Coxman, ale powiedz mi, po co ci płótka na niewidzialność? Moi drodzy, jeszcze co sobie zdejmę. Moi drodzy, teraz, bo tam są takie moby, że tu aż normalnie można się tak brzydko zestrać ze zmęczenia i nerwów. Jakby się z nimi po prostu, no wiecie. One są takie wkurzające. Dobra. Przejdziemy. Ło, ale już miałem lekki spadek FPS-ów. Pyk, pyk. Nie wiem w ogóle dlaczego wykorzystuję tego kobla. Dobra, nieważne. Pewnie gdzieś tutaj będzie to wejście. Ale moi drodzy, ja się tym tak jaram, że to jest... Wyobraźcie sobie jakie to jest wielkie. Po prostu twórcy Minecrafta takie coś stworzyli. No, cudo to jest, nie? Nie posunę ten tyle uwagi. Szedłem, bo to zapomniałem, że to jest z drugiej strony. No bo oczywiście tutaj musi być wejście, bo tutaj prawdopodobnie pewnie jest jakaś legenda, że ktoś tutaj mieszkał albo coś w ten desen. Dobra, więc uwaga moi drodzy, pijemy sobie. Nie wiem w ogóle dlaczego to tak jest. O i widzicie, tutaj są moby. I teraz tak. Noctowizja i niewidzialka. I patrzcie, teraz mnie nie widać. Mnie tutaj nie ma i zobacz. No gościu, dlaczego ty mnie tak... No chodź. No dlaczego one mnie widzą na niewidzialce? Halo, no. Ha, i nic nie zrobisz. I czekajcie, czy on mnie widzi? Ha, nie widzisz mnie, jesteś głupi i ślepy, chociaż i tak mam niewielkie. No bo gdyby nie było tych partikli. O i właśnie, no to właśnie byłoby fajnie. Zobacz, nie wiem dlaczego on mnie widzi. I moi drodzy, to jest strażnik chyba. I wiecie o co on potrafi. Patrzcie. Patrzcie jaką on ma siekierę. I co z niego wydropi? Nic, jak zawsze. Nieważne.
I teraz tak, moi drodzy, to jest naprawdę bardzo rozbudowane i tak jak wam mówię, będzie to na parę części przełożone. Nie wiem w ogóle dlaczego tak po prostu. Te kwiatki bym sobie wywalił, bo one po nic mi są. I teraz tak, czy ty creeper mnie będziesz widział? I tutaj jest drugi. Ha, pewnie, że mnie nie widzisz, bo jesteś głupi! Żeż za głupi. A, bo one mnie nie atakują ogólnie. Fuck, no nie! 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 Nie cierpię Minecrafta, nie! Ja aż sobie wezmę siekierkę, bo się wpieniłem, nie! Dobra, wiecie co, to sobie weźmiemy, schowiemy, bo i tak to już nam nie będzie potrzebne. I my się normalnie tam przeteleportujemy, bo powiem wam, że naprawdę nie ma sensu, żeby w ogóle, wiecie. I teraz tak, TP, małpa P, nie, nie Coxman, minus 760, Y70, minus 720. 170 minus 7. O, teraz. Teraz jest good. Wo, 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 wo. Nie, nie, nie chcę ginąć. Dobra. Przejdziemy tam, gdzie byliśmy wcześniej. Nie wiem w ogóle, czy ten obrońca nas atakuje, czy nie. O, tutaj są dynie. To sobie je zbierzemy. I właśnie w sumie dobrze, że wziąłem sobie siekierkę. I w ogóle zobaczcie, czego się odróżnia. Wiecie co, moim zdaniem lepiej jakbyśmy siekierki używali. Nie wiem w ogóle, dlaczego tutaj jest woda, jakby tutaj było jeszcze jedno. Melony! Yes! Dobra. A teraz pytanie. Czy ten obrońca będzie nas atakował? Tak, standardowo. I nie wiem, czy to nie jest przypadkiem ten sam obrońca. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde! Po ile ten gościu bije? On nie ma bata. I fajnie, że tutaj jest dywan. Nie, nie zabijesz mnie. Jest emerald! I mamy siekierkę. I standardowo jest creeper i ja nie chcę tej dyni na łbie. I wiem, dlaczego on nam to zrobił, bo nie mieliśmy zbroi. Teraz tak, szybko. Creeper. Posłuchaj, creeper, ty mnie lubisz, co nie? Ale ja ciebie nie. I dlatego nie wiem w ogóle, dlaczego mi się... Znowu pojawiają te archigmenty, no, więc sobie przejdziemy. Teraz tak na cichacza, żeby nas nikt nie zauważył, będziemy sobie szli. Szli. Niebieska wełna i creepery! Jej! A raczej nie jej! Dobra. Pyk. Ło, nie wiem w ogóle... A w sumie wybuchnij se. Nie wiem w ogóle, po co była ta wełna. Nie wiem, autorzy mapy, ogólnie autorzy Minecrafta właśnie tacy, tak po prostu dodają takie rzeczy. I moi drodzy, tutaj są cele. Tutaj są moje wymarzone cele, chociaż w sumie nie chcę, żebym był kiedykolwiek w więzieniu albo w celi. Znaczy chyba to są cele. Creeper, ani się wasz wybuchnąć. I mi się wydaje jakby... Tak, tutaj są kocioły. I nie, to jest zwykła taka klatka. I patrzcie, tutaj są skrzynki. A w skrzynkach standardowo mogą być jakieś fajne rzeczy. Tylko nie wybuchnij, creeper. Dziękuję. No ile ich tutaj jest, no. Nie widzisz mnie? Ale za to ty mnie widzisz. Ping, ping. Ping. I giniesz. Dobra. W ogóle wiecie co, w sumie... Wziąłbym sobie tylko jedną albo dwie sobie skrzynki. Tak po prostu. I ja się zastanawiam w ogóle, czy w ogóle coś tutaj jest. Bo jeżeli puste skrzynki, no to dupa. Chociaż nie twierdzę, że twórcy Minecrafta jakoś źle zrobili, że tutaj nic nie ma, bo to na przykład to wygląda jakby to było naprawdę opustoszałe, chociaż gdyby dodali jeszcze pajęczyny. Ło, to by było wtedy fajne. I no, kto wizja mi się standardowo kończy. Więc dlatego będziemy musieli wziąć pochodnie. Która z tym drewno? Tu jest. Pyk. Płotka nie chcę, to chcę. I dlaczego ta siekiera jest w ogóle cała zużyta? O nie, 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 nie i nie i jeszcze raz nie. Za niedługo sobie wejdziemy na drugi poziom, tylko jestem ciekawy, czy tutaj coś jest.
czy mi się wydaje, czy to są jakieś ukryte pokoje? No. Ej, tak, to są ukryte pokoje. Żelazna siekiera, wydajność. Tylko wiecie co, ja wolę sobie sprawdzić, czy tutaj nie ma żadnego trolla, nie ma. Ale fajnie. Kolejna mamy siekierę. Nie wiem w ogóle, po co ja to ściąłem sobie. Tak dla beki. I gdyby takie coś jeszcze było, no to wtedy będę sprawdzał. I tak, tutaj jest wyższe piętro. I tutaj wygląda jakby... O ty. To się mówi, kiedy się idzie. A nie. Giń. Te siekiery mi są, nawet nie są potrzebne. Moi drodzy, czy coś za tym jest? Diamentowa motyka, chociaż i tak ją mamy, i tak fajnie. Jej, redstone nam nie jest potrzebny. Bo czekajcie, bo czy mamy banera jakiegoś? Tak, tutaj jest baner. W ogóle powiem wam, że tu naprawdę bardzo dużo rzeczy skrywa. Ja już myślałem, że to jest to kolejne piętro. Ważne. I chyba padamy pomału. Pomału padamy. A ja nie wziąłem sobie Give Kotman Minecraft Golden Golden Apple. A gdyby enchant and Golden Apple, nie ma czegoś takiego. Więc sobie to zjemy przynajmniej. Bo muszę jakoś wyzdrowieć jakkolwiek. Bo oni to mnie normalnie tutaj wszyscy na hita zajmą, tutaj już byłem. Dobra, więc jeżeli będą jeszcze takie miejsca, to oczywiście, moi drodzy, sprawdzimy. Tutaj już byliśmy. Tak, byliśmy. Dobra, więc idziemy dalej. Tutaj już byliśmy, tu byliśmy. Tutaj jeszcze wszystkiego nie zwiedziliśmy. I tutaj są dnie. Wo. Ze mną to się tak nie gra. Tak się ze mną tutaj nie gra. Nieważne. Gdybyście słyszeli, to nie moja wina. Takie rzeczy. O! I tutaj mamy od arbuza! Tak, od arbuza. A ja lubię arbuza. Ogólnie nie lubię arbuzów. Tak, możecie mnie posądzić, że jestem dziwny, chociaż nie wszyscy muszą lubić arbuza. Gin Creeper, nie waszcie tutaj cokolwiek zniszczyć. I zobaczcie, moi drodzy, my przez cały ten czas zwiedziliśmy tylko jedną połówkę. I moi drodzy, to nie wiem, dlaczego tutaj tak wybuchło. I moi drodzy, my przyjdziemy sobie jeszcze tutaj i jutro przyjdziemy resztę. Czyli nie jutro, tylko w następnym odcinku. Ja się boję, co to jest. Co to jest, bo nie wiem. I moi drodzy, tutaj też prawdopodobnie mogą być jakieś skarby. No tutaj nic nie ma oczywiście. No nic tutaj nie będzie, nawet mi się nie chce szukać. Widzimy, w ogóle dużo tutaj też jest takiego do drewna potrzebne. I czy tutaj coś mamy jeszcze? Siema Edek, no co tam słychać? Co tam u żonki? Złoto! Chociaż i tak nie chcę złota, bo nie lubię. Dobra, mamy kolejną płytę. I czy nici? Nie są nam potrzebne nici. Tutaj już byliśmy i tutaj już dalej nic nie ma. Więc moi drodzy, tutaj jeszcze jest, żeby nie było spokojnie. I wiecie co? Ja z wielgaśną chęcią bym sobie wziął te dywany. A po co? Do naszej chatki. Dlaczego ja mówię na wille chatę? Bo w ogóle to, co my zbudowaliśmy, chodzi o nasz domek, to jest też willa. Tak po prostu tak mówię, bo to jest willa. No bo są takie wille na przykład na jakichś wzgórzach albo coś tego typu. I powiem wam, że fajnie jest, że to zbudowaliśmy. Dobijemy sobie tak gdzieś do staku, bo powiem wam, że chcę cały domek tak udekorować tym. Taki czerwony dywan, no jak ja się wipowsko czuję. I jeszcze jeden i już, starczy, dobra. Teraz tak, czy tutaj coś jest poza tą wełną? Nie. Czy tutaj już byliśmy? Tak. Najprędzej jeszcze sobie... Tak, więc moi drodzy, to będzie już koniec odcinka. No, to będzie już koniec pomalutku odcinka. O, grzyby sobie wezmę, nie wiem w ogóle... Łoszy, to się wystarczy. I w ogóle wiecie co? Ja nie wiem, chyba na wyższym poziomie, się respią takie rzeczy jak taki mag jakby, który daje... O, emerald!
Jest, jesteśmy miliarderami. I co tam jest? I tam są takie potwory, no nie wiem jakby to opisać. I czy tutaj coś jeszcze będzie? Nie. Czy tutaj coś będzie? A wiecie co są złe? A, to jest to, dobra, gin. Gin sreper. Ty tego nie widziałeś, dobra. Więc moi drodzy. Dobra, więc moi drodzy. Ja tutaj będę, ja tutaj sobie zostanę gdzieś na noc. Tutaj sobie, może nie tutaj. Znajdę sobie jakieś przytulne miejsce. O, na przykład, o tutaj sobie. Wiecie, jak w klatce, tak jakby w klatce. Moi drodzy, co będziemy teraz robić? Tak, to już jest koniec odcinka. No szkoda, że taki krótki, no nic na to nie poradzę. Dobra, więc moi drodzy, ja już tutaj sobie zostaję. Tak sobie tutaj zostanę, będę... Co tutaj jest? Name tag. Jest. Ej, ja bym o tym naprawdę nie wiedział. Tak, to jest ta sama płyta. No nie, no to do dupy. Dobra, więc moi drodzy. Ale nie pomyślałbym, żeby to tam schować. Jakie genialne. Więc moi drodzy. To byłoby na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli tak, możesz zostawić łapkę w górę. No i... Jeżeli jesteś nowy albo nowa, no to subskrypcję. I moi drodzy. No to trzymajcie się, no i do następnego, nara.